Dzień dobry. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie i pozdrawiam z parafii ewangelicko-augsburskiej w Gliwicach z Kościoła Zbawiciela. Teksty biblijne, jakie mamy na dzisiaj wyznaczone, zapisane są u proroka Izajasza w 48 rozdziale i 10 jego wierszu. Oto wytapiałem Cię sobie jak srebro, próbowałem Cię w piecu cierpienia. I drugi tekst z Ewangelii Łukasza, z 6 rozdziału. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą i gdy was wyłączą, i lżyć was będą, i gdy imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego. Radujcie się i weselcie się w tym dniu, oto bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak samo bowiem czynili prorokom ojcowie ich. Moi drodzy, tak sobie pomyślałem, że w czasie, kiedy jest już chyba nam naprawdę bardzo trudno dostosowywać się do obostrzeń, dostosowywać się do panującej sytuacji, kiedy jesteśmy przygnębieni tym wszystkim, co dzieje się wokoło, trafiamy na takie teksty, które, no chciałoby się powiedzieć, nie są zbyt pocieszające. Teksty, które mówią o cierpieniu, teksty, które wreszcie mówią o tym, że jako chrześcijanie będziemy prześladowani, będziemy uciskani. I pomyślałem sobie specjalnie dzisiaj, wybierając to miejsce, że mamy niesamowity przywilej i niesamowity czas. Kiedy myślimy o naszych świątyniach, kiedy myślimy o naszych kościołach, o miejscach, gdzie chociażby jak tutaj w tym Kościele Zbawiciela w Gliwicach przez sto kilkadziesiąt lat zbierają się ludzie, zawierają śluby, dzieci są chrzczone, tutaj przynoszone są wszystkie smutki, radości, duchowe dylematy. Pomyślałem sobie, jak wiele mamy, mając takie miejsca, i jak wiele mamy mimo tego, że jesteśmy ograniczeni pandemią, na razie limitami w Kościele, ale jak wiele mamy, że właśnie takie miejsca są. I tutaj myślę o wszystkich tych chrześcijanach na świecie, którzy są w tym czasie prześladowani, o tych, którzy marzą o tym, żeby zasiąść w kościelnej ławce, o tych, którzy chyba już przyzwyczaili się do tego, że Słowo Boże, takie jak to, które trzymam teraz w ręce, jest towarem deficytowym, towarem zakazanym. Myślę dzisiaj o tych chrześcijanach, którzy z lękiem, w strachu spotykają się gdzieś schowani, gnębieni, prześladowani i cały czas z myślą, że kiedy zostaną przyłapani na sprawowaniu kultu religijnego, na modlitwie, na czytaniu słowa, na zgromadzeniu się, będą musieli odpowiedzieć nawet za to swoim życiem. Moi drodzy, dzisiaj nie chcę dużo mówić. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy po prostu pomodlili się o tych wszystkich, którzy przechodzą prześladowania. I to słowo dzisiaj jest z jednej strony trochę dziwne, z drugiej strony tchnie trochę nadzieją, dlatego że Pan Jezus mówi: cieszcie się z tego, że przechodzicie prześladowania. I tak sobie pomyślałem, że cieszyć można się z tych prześladowań wtedy, kiedy jestem pewny, jestem przekonany o tym, gdzie idę po moim życiu tutaj. Jeśli wiem doskonale, na czym stoję w przyszłości, jaką mam przyszłość związaną z byciem w obecności Boga w niebie, to wtedy może jedynie ta radość gdzieś, mimo tych wszystkich problemów, mimo nawet fizycznego cierpienia, psychicznego bólu, przebijać, bo widzę nadzieję w tym przyszłym świecie. Żeby jednak tą nadzieję widzieć, to nie da się tego tak po prostu przeczytać z książki i tak po prostu sobie powiedzieć, że tak chcę, ale myślę, że jest to tylko i wyłącznie możliwe wtedy, kiedy mam osobistą relację z moim Panem i Zbawicielem, który cierpiał za mój
grzech, można by powiedzieć, przeszedł to prześladowanie i czeka na mnie, bo przygotował mi miejsce u Ojca w niebie. I chcę, moi drodzy, dzisiaj was zachęcić do modlitwy, do osobistej relacji z Panem Bogiem przez Jezusa Chrystusa, do tego, żebyśmy teraz wspólnie się pomodlili, dziękując też za dzień, który Pan Bóg nam podarował. Pomódlmy się. Panie Boże nasz, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś naszym Bogiem, który troszczy się o nas. Dziękujemy Ci za to, że w Jezusie Chrystusie dajesz nam nową perspektywę, perspektywę nieba. Panie, tak bardzo prosimy o to, byśmy w tej naszej tęsknocie byli szczerzy i nie musieli tej tęsknoty udawać. Byśmy, Panie, tutaj w tym ziemskim życiu nie upatrywali całej naszej nadziei, ale widzieli nadzieję u Ciebie w niebie. Chcemy, Panie, dzisiaj przynieść przed Twój święty tron wszystkich tych, którzy cierpią z powodu prześladowania. Modlimy się o tych, którzy w wielu krajach drżą ze strachu o swoje życie, o swoje rodziny, kiedy gromadzą się i w Twoim imieniu. Panie, prosimy Cię, byś wlewał w ich serca pokój, byś im błogosławił, by ich wiara nie ostygła, by mogli żyć do końca nadzieją i by w tej nadziei wytrwali, byśmy mogli wszyscy spotkać się u Ciebie w niebie, w Twojej obecności. Chcemy, Panie, także prosić Cię o wszystkich tych, którzy chorują, cierpią, którzy są na kwarantannach, którzy są w szpitalach, którzy stają przed operacjami, którzy czekają na wyniki. Prosimy Cię, Panie, o służby medyczne, o lekarzy, którzy tak bardzo dzisiaj potrzebują Twojego wzmocnienia. I daj nam, Panie, siłę do tego, byśmy nie tylko skupiali się na sobie, na swoich problemach, ale też mieli czas, chęć do tego, by modlić się o wszystkich tych, którzy potrzebują Twojego pokoju, Twojego wsparcia i naszych pomocnych dłoni. Używaj nas, Panie, każdego dnia. Prosimy Cię o to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Moi drodzy, życzę Wam bardzo dobrego dnia przeżytego w Bożej obecności. Serdecznie pozdrawiam Was z Gliwic. Dziękujemy, że jesteście z nami w społeczności naszej chrześcijańskiej telewizji internetowej. Pozdrawiam Was serdecznie. Zostańcie z Bogiem.